Siemanko, jestem Luzek, a to jest The Crew razem z Adrianem i Sebastianem. Dzień dobry, dobry wieczór w sumie. Witam, witam. Adrian z kanału Życie na Sportowo, a Sebastian z kanału Przyjaciele Ludzka. To jest taki kanał, muszę zasubskrybować. Nie ma. Po prostu Sebastiana znam już od dawna dosyć. Zaczęliśmy po prostu znowu sobie grać od jakiegoś tam czasu. Jest zagadka, czy jak w siebie walniemy, to też liczy się jako uszkodzenie. Także musimy uważać na siebie. Nie chcę tego próbować. Ja też nie czyli, będę was nawet dotykał. Czyli co, ogólnie nie możemy się tu rozbijać nigdzie, w tak? Nic, czy... W nic, nie możesz walić nawet w płotki, bo to już ci zabiera, wiesz, można powiedzieć to życie, ten pasek nie. Aha, zielony widzę go, no. I mamy 43 km do celu. Miłej trochę podróży. Będzie jazdy. O, fuck. O, panowie. Powoli. O, cholera jasna. Przepraszam. Obrywałeś trochę? Nie walnąłem cię tam? Nie. Dobra, słuchajcie. Nie jedźmy jeden za drugim, tylko obok siebie postarajmy się. Chyba, że wąsko jest jak cholera. Na autostradzie. No, to będzie, ogólnie rzecz biorąc jest... Tak, ogólnie rzecz biorąc to jest dosyć ciężkie, zwłaszcza przy końcu. I zazwyczaj jest tak, że 35 km jadę bezbłędnie i ostatnie kilometry się rozwalam. Bo wiesz, trafików jest tyle, że głowa mała. Trzeba między nimi jeździć. Także to nie jest takie proste, jak się wydaje. Ale pamiętasz, Ludzków, to jest Driver Unlimited, było podobne coś takiego. No. Wyprzedzajcie mnie, bo chcę was też pokazać trochę. Kurde. Ja tam z nitro od razu. Ja pierdziel. No i dobrze. Ekstra. Uwaga, spokojnie. Sebastian wyczaił, jaki samochód ma wziąć. O, tutaj uwaga, jest zwodniczy przejazd, bo trzeba tutaj przejechać i się nie rozpędzać. Ja tu raz przywaliłem. No, jest trochę lipa. Troszeczkę za szybko pojechałem. No dobra, i mamy autostradę. I grzejemy. No, żebyście wiedzieli, nitro. Trzeba to się bawić. No. W test drive też były to się takie zakręty dziwne. Uważaj tam, Sebastian. Uważajcie, żeby nas tutaj, nie porozwalało. Ja tutaj rekord zrobiłem 14 minut, 2 sekundy i mam sobie to zapisane, muszę to pobić. No słuchaj, już 39 km do celu nam zostało. Spokojnie. Nie źle. Zobaczmy, jak czasowo nam to właśnie poleci. O kurde, ale na mnie skręcił trafo. No co oni nie widzą w tych lusterkach? Przecież trzeba najpierw spojrzeć w lusterko, zanim się zmieni pas, tak? No, to jest ryzyko. A tutaj będziemy mieli takie, że tak powiem, jak to powiedzieć, taką offroadową troszeczkę drogę i ona będzie dosyć niebezpieczna, bo tam się możesz rozpędzić, ale już nie przyhamujesz za bardzo, a trafików jest też trochę. Także trzeba uważać. Tam też kilka razy się rozwaliłem. Oż ty. Okej. Okay. No to na razie. Dobrze. No, Sebastian też mnie bierze. Wow! Porysowałem trochę. Ja pierdzielę! Ale walnąłem w tego trafika. Sebastian, widziałeś to? Widziałem. Skoczył przed mnie. No. Dobra, już was gonię. Mi zabrało tak, nie wiem, 1/6 paska. No może więcej. 1/5, 1/4. Ale wy tam grzejecie, ja pierdzielę. Trzeba. Już jestem za wami. Ciekawe, jaki jest rekord świata tego, bo to są w sumie jakieś rekordy świata tych, wiecie, umiejętności, coś takiego. No, są tam, są. Ja jestem za wami. Ale ja tam, powiem ci szczerze, interesuję się tylko tymi rekordami wśród znajomych. No to jeśli ja już podobnie. Bym miał pobijać, bo to jest chyba najfajniejsza zabawa. Tak naprawdę osoby, które, wiesz, tam gdzieś są w internecie i pobijają te rekordy, to nie wiesz, czy zrobiły to uczciwie, czy nieuczciwie. I to nie jest już moim zdaniem taka frajda. Okay. A, on, wiesz co, czuję się troszeczkę jak w filmie Need for Speed, oczywiście oglądałeś, widziałem twoją, można powiedzieć, recenzję tego. Zajebisty drogą, film. Bardzo dobry film, bardzo dobry film. No, mi się podobał. Aktor co prawda nie miał mimiki twarzy i cały czas był taki sam, ale bardzo mi się podobała ta relacja z tą drugą dziewczyną i ogólnie motyw z samochodami, wszystko było super, naprawdę, chciałbym drugą część widzieć tego filmu. Wiesz co mnie rozwaliło? Rozwaliły emocje tych bohaterów. Jak jechali Agerami, no nie? Wiesz, jedzie tu taką szybko i tak już nie wie co zrobić, nie?
Nie, nie uśmiech na twarzy, oni się bali strasznie, nie? Ale tam pamiętam, oni się strasznie bali, że tak jadą szybko, o to chodzi. I tak, wiesz, drze się, że kurde, ja już nie dam rady, nie? I jedzie dalej. I między tam samochodami się tak przeciskał. Kurde, to było fajne. Ale wiesz, też czasami jechali bardzo szybko. I na przykład pamiętam właśnie ten pierwszy wyścig za grami na początku filmu. O matko jedyna, nie wyrobię się. Dobra, wyrobiłem się, ledwo. Jak jeszcze ten młody chłopak, co zginął z nimi, jechał. No. Też taki trochę uśmiech na twarzy, tutaj ten tak prują, ja tam bym się zlał od razu. Nowy skitu. Się cieszył tak, a tu wiesz, jedziesz od razu dwie paki na liczniku masz, nie? W kilka sekund. No tam Lucek się nie pierdzieli, widzę, może się skupić. Bo to właśnie jest... Nie, to jeszcze nie jest ten trudniejszy element. Sebastian jest za mną. Dobrze tam pilnuje mnie i hamuje odpowiednio. Z tego, co ja tutaj zobaczyłem w wjeździe do Wolnej, to właśnie jeżdżą auta, niektóre są licencjonowane, a inne nie. To jest ciekawe. Tak, 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 dokładnie. Jest bardzo dużo Fordów, Focusów, tych nowych. Tak. To po prostu... Jest Dodge Charger, ten nowy, i dokładnie. Jeszcze jest coś innego. A niektóre samochody są w ogóle nie licencjonowane i po prostu tak sobie jeżdżą. Podobno taki mix ktoś wyczaił, Audi podobno ktoś wyczaił w trafikach. Tak? O. Tak, i mówią podobno, to też mówię, napisali na forum Ubisoftu, że mają wykupioną licencję Audi i już kilka modeli gotowych. Tak ktoś powiedział, ale ja szukałem, przeszukiwałem to forum, nie znalazłem tej informacji. Czyli oni sukcesywnie będą później dodawać więcej samochodów, jak wykupią licencję, czy dokładnie, jak to jest? I co ciekawe, co jeszcze wyczytałem ciekawego, ten sezon pass, dlatego tak wszystko wypuszczają w jednym, ponieważ ten sezon pass idzie między innymi na licencję. Dlatego tak to właśnie miało zadziałać podobno od początku. Że wcześniejszy sprzedaż pełnych DLC za tą kwotę, to wszystko miało później, wiesz, iść na resztę licencji po prostu jakoś tam budżetowo, nie wyrobili czy coś takiego. No. A później. A później jeszcze mogą te mikropłatności jakoś wpłynąć, tak? No mam nadzieję, chociaż nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze w to inwestuje. Ja nawet nie próbowałem, nie sprawdzałem jeszcze, gdzie to kupić, jak za to zapłacić, jak oni... Ja chciałem sprawdzić, czy to da się kupić i no, nie było opcji. Tam na tą stronę mnie przekierowało, ale tam jeszcze to było wyłączone. Nie było jakichś PayPalów czy czegoś tam? Aj, nie było. Nie było właśnie. Możesz trochę zwolnić, tam Sebastian jest za nami. Spoko, dogonimy. Ja to czuję, że zaraz będzie bój. Wy macie takie poziomy, że ja się nie będę tutaj rozczulał nad wami. Ale nie, patrz, jesteśmy prawie na równi, mamy, no, 400 nie przekraczamy, nie? Aha, no dobra, racja, dobra. Nie wzięliśmy specjalnie tych wymaksowanych aut, tylko takie początkowe, no bo te hot rody mają mniej więcej statystykę 300 na początku, jakie wygrasz, także za bardzo nic nie mają. Mhm. Nie no, faktycznie, jedź szybko, Lucek, bo on już nas dogania. To jest coś nie tak. Ja muszę znaleźć ten program. Rozwalił się. Kurde, już mi zostało mało energii. Cholera, przywaliłem w trafikę centralnie. Dobra, już muszę jeździć powoli. No, trzeba uważać. Ostrożnie znaczy się, nie powoli, aż tak dużo tylko mi ostrożnie. Nie zabrał. No. Ale w tej grze ostrożnie, powoli... Można różnie rozumieć. Tak. Kurna, ten jak się mnie trzyma przez samym tylnym zderzaku. Ja to bym się bał. No łatwo jedyną. O kurde. Tutaj już chyba była jakaś misja do zrobienia, albo nie? Nie. Jesteśmy w połowie drogi, no nawet... Nie no, więcej jak połowa. No. Bo 44... No. To było 22, jeszcze... no już 19 ja mam. Kurde, ostrożnie tu trzeba. Wow. Chłopie, Camaro się pokazało. Poczekaj do 10 kilometra. Dopiero. Ale ja mam malutko energii. Ile masz energii? No tak trochę więcej jak pół, bo ja przywaliłem centralnie w tego trafika. A ja mam ćwiartkę, niecałą. Ty, ja już nie, 3/4. Trzeba... 3/4 to ja miałem na początku. No bo to trzeba naprawdę uważać tutaj. No trzeba. Ale to jest fajne, ja sobie to... Od ostatnich 5-6 dni raz dziennie jadę, no to 33 tysiące wpada za to. No, a tu za te uszkodzenia jest jakiś bonus, jak są mniejsze? Nie, niestety, tylko punktowy, także możesz rekord świata ustanowić, jeżeli cię to jara.
I tyle. To jest właśnie odpowiedź. Okej. Okay. Także słabo. No mogliby zrobić coś takiego, że za jakąś tam lepszą jazdę więcej kasy, nie? Ale nie ma czegoś takiego. Fuck. Ludzku, nie zabij nam się tam. No już mało brakuje, naprawdę. No bo naprawdę będzie później trudno, żebyś wiesz, żebyśmy wszyscy dojechali. O matko jedyna. Ale żebym przyjechał. Żeby nie było typu... Bo wiesz, później chyba będziesz, jakbyś nie dojechał, byłbyś no. Ktator, nie? Byś się patrzył, jak inni jadą. Trochę słabo, tak. Już to gdzieś jest... tam daleko widzę metę za drzewami. No. Dobra, bo już cię powoli doganiamy. Chociaż może niekoniecznie. Nie, to mi się zdawało. To jest 400 aż przede mną metrów. No już 70. Tu ostro przyhamowałem, bo ja naprawdę muszę nieźle uważać. Ktoś w ogóle, tutaj rozmawialiśmy, że ktoś w ogóle zajął sobie nick mów po ludzku w The Crew. Ja musiałem zrobić sobie nick mów po ludzku V8. Niestety. No ale trudno. Też ktoś może poczuć się jakiś, nie wiem, wyróżniony? Czy powiem wam, sorry, że ci przerwałem, powiem wam, że no. Kurczę, fajnie się jedzie z kimś, tą właśnie tego frakcyjnego, ten frakcyjny wyścig czy misję, bo strasznie szybko idzie, jak ja samemu jeżdżę, to mi się nudzi to cholera. No to tak, a tak to można, wiesz, pogadać, jak w Euro Truck Simulator. Tam ludzie mówią, że tak samemu to w tego multika, tak no jest, ale jak się z kimś gra, to już jest ciekawie. Pierdzielasz. Dobra, tu mogliśmy pojechać trochę inaczej. Mogliśmy, ale to już... Wow! Kurde! Wow! Bo widzę, każdy swoją drogą pojechał. Sebastian tam. Ja jedę bardzo powoli już. To już jest kwestia naprawdę. Ja jestem na dotyk. Dobrze, że tu jakiejś policji nie ma, ale no to by było bez sensu. O kurna, trafik zaszalał. W ogóle ja go nie dotknąłem, nawet koło niego nie jechałem, wjechał sobie w drzewo. Wystraszył się ciebie, jak no. Włączyłeś nitro. Nie, ja mam też, wiesz, płomienie na karoserii. No ja wiem, dlatego mówię, no. Dobra, ja jestem za tobą, to tutaj uważaj, bo to jest masakra. A tego, to będzie praktycznie 8-9 km takiego czegoś. Co ty? O no. Rany, to powoli, ja jadę powoli. No to ja naprawdę zawsze, ledwo żyję. Ja tu zawsze jadę poniżej 200, czasem przyspieszam, bo jest masakra. O kurde, prawie się otarłem. Ale to jeszcze nic, jeszcze będzie gorzej troszkę dalej. Wiem, ja cię tak straszę teraz. O kurde, ja się boję, ty jedź pierwszy. Proszę Dobra. Cię. Jedź pierwszy, bo ja tu nie znam, a się boję, że mi przywalisz w zadek. Nie, spoko, jakoś bym może wyhamował. Żebyś tylko pod prąd nie pojechał, bo to już jest śmierć. No, dobra, to uważaj, będzie zakręt, żebyś za szybko widzę, do ciebie widzę, pojechał. Spokojnie. Ja czasem go mijam, także mówię. Ostatnie 8 km, 7,5. O, i to jest najgorsze, to jest dużo zakrętów, dużo trafików. O, właśnie tutaj. To ja też muszę uważać. O, fuck. Wiem, że pomiędzy nimi... Jeszcze te trafiki się bujają na boki, jakoś śmiesznie od Dokładnie. Lagów. Czasem skręci sobie, a co? No jedź Sebastian. O tam uważajcie, wy koło siebie. Ale powiem ci, że... fuck. Bardzo fajnie no. Się mija te trafiki z kamery z środka. To jest w ogóle o wiele lepsze sterowanie. Znaczy, przynajmniej jeśli chodzi o taki bliski kontakt. Jak no. Jesteś blisko takich trafików i masz kamerę w środku. Wiem. Naprawdę, wiem, można o co chodzi. Mieć. A? O Boże, nie, to proste. Ty, Adrian, masz prawo jazdy? Niestety mam. Niestety masz, jeździsz? Nie, nie jestem najlepszym kierowcą, nie stać mi na razie na samochód, także nie jeżdżę. Aha, rozumiem. Ale miałem Fiata Uno czerwone na Lamborghini. Tak? Sebastian, uważaj, chłopie. Nie strasz mnie. Lucek, jak ci tam idzie? No, jedzie jakoś. Dobra, Sebastian, puszczam cię, bo... Jeden naprawdę... Zanerwowo. Oh fuck. Sebastian to pewnie ma prawie cały pasek, bo on tak ciśnie. Boi się. Nie na połowę. O kurde mole. Dałem dupę. Uważaj Lucek, bo ja przywaliłem w trafika, także może być niebezpiecznie. No widzę, że się korki robią. Karetka jedzie. Też czuję, że mam tyle co ty paska, albo i mniej.
Mam bardzo malutko. Ja mam taki przy jedynce, jak masz kilometr 1,70 coś tam, no to ja mam przy tej jedynce tyle tego pasa. No to ja też tak mam, to mamy bardzo podobnie. Już mało zostało, bo nie wiem, coś mi ten trafik jakoś tak przestraszył mnie. Ale cieszę się, udało. Że z wami to jadę. Jest dużo inaczej. O! Oj! Okej. Okay. Chyba kogoś wywaliło. 5, 4, 3 i to patrz, 2. Kilometr przed tym. Damy radę. Jest, dobra. Rozłączyło cię na chwilę, Adrian, tak? No, pewnie gracz. O cholera jasna. Wywaliło cię. No, o matko jedyna. 19 sekund zostało, 600 metrów. O fuck. Nie. O matko jedyna, cholera. Masakra. Cholera. Dawaj, Lucek. Dawaj, kurwa. Ja to chyba nie trafikami. Musisz chyba dojechać na czas. O ja. No nie. Ale masakra. Jestem najbardziej załamany tym, że nie zarobiłem. Nic nie zarobiłem, bo mnie wywaliło. No a kilometr jeszcze przed metą. Ale tylko dlaczego? Nie wiem dlaczego. Co to się mogło stać? Na chwilę mogło cię tylko rozłączyć i już lipa. Ciekawe. A co to są te takie żółte punkty, które się zdobywa w The Crew? Żółte punkty? No takie jakieś tam, jak się zdobywa z jakieś osiągnięcia. Co to jest? Na mapie? Nie. Chodzi mi o punkty takie... A, osiągnięcia, tak? Tak, no. Im więcej masz tych punktów, większy poziom punktów, to później masz większe łupy frakcyjne, przynajmniej tak mi powiedziałem. A łupy frakcyjne to jest taki procentowa ilość kasy, jaką tam dostajesz każdego dnia po wejściu do gry. Tak, wiem to. No to dobre. Załamałem się. Ja tu się cieszę, zarobię te 33 tysiące, no szkuchwa mać. Ile mam teraz tej kasioli? 60 tysięcy, ładnie. Jestem zadowolony. Nigdy tyle nie miałem w The Crew. Ja mam 450 tysięcy, ale co z tego? Chcę mieć trochę więcej. Dla mnie to jest mało. Bo tu są drogie samochody strasznie. Drogie samochody są właśnie. To co, może pomożecie mi zrobić jeszcze jakąś misję? No to żebym zapraszaj. Sobie zlevelował. Tylko chwileczkę, jeszcze przejadę sobie drifting szybko. Bo chcę zobaczyć, jak tym dodżem się jeździ. Aha, mam i tak skrzynię tą automatyczną. Będzie lipa trochę. Misiek, spadaj. Dobra, jedziemy. Już się nadriftowałem. Co tu można zrobić? Umiejętności, misje fabularne. O, tu jest coś ciekawego. Cieni. A na jakie samochody? Na jaki rodzaj? Offroad. Aha, okej. Kooperacja. Ej, what the fuck, czemu ja nie jestem z wami? Nie, no, u mnie jesteś. A nie, jest, dobra, wszystko gra, dobra. No to pojedziemy sobie jeszcze misję frakcyjną, zobaczymy. Tu zaakceptowało, Spoko, to się chyba samo zmieni. Tak, no ale na najlepsze auto. No mi też wzięło na hardkorowe, także. No to spoko, no to przecież dobrze. Co, masz już ten... Seba, masz już Aventadora? Nie kupowałem. Aha. Ja sobie zbieram na inny samochód niż Aventadora. Za dużo ludzi go ma i to wkurza. No właśnie, ja dlatego go nie kupię, ale nie powiem jaki kupię. Dlatego kupiłem Gallardo i chyba Murcielago jeszcze kupię, bo to tego prawie nikt nie ma. No, no ja też kupię inny. Przejdź trasę, dobra. Okej, okay. Będzie fajnie. Jesteście, wyprzedzajcie. Wow. Hardcore. A tego Mustanga nowego da się zrobić na ten? Na offroad? Chyba nie, chyba jest tylko uliczny i wyczyn. Tak? O kurde. Tego z 2.15, no nawet dokładnie. Dziękuję. Jest jeszcze opcja, żeby kupić tego Mustanga. Tak, to właśnie wtedy jest wyczyn i uliczny, bo tego co dostajesz w sezon pasie masz tylko jest ulicznego. Uliczny. Dokładnie. No. Brawo. Tylko uliczny? Tak. A nie można go... kupić. O, lipa. No tak zrobię, bo to jest Street Edition. Wiesz. No. Jakiś tam black top, hard top, nie wiem o co chodzi. Nie, Sports Back on chyba się tak nazywa.
zajebiste są te offroadowe wyścigi. Strasznie mi się podoba. What the fuck? Ej, no co to blokada drogowa? No stwierdziłem, że pojadę na skróty, no. Widzę, że przyjazna rywalizacja. No właśnie, to jest fajne, że nie trzeba jechać tak do końca drogą. Można sobie też swoją ścieżkę obrać. Wow, ale tu wysoko jest. Żadnych gór nie widać w okolicy, nieźle. Ale właśnie, jak oceniasz grafikę, to mnie ciekawi. Czy tak jak niektórzy, a raczej większość, jest brzydka? To mnie rozwala. Nie, ona jest w 100% wystarczająca. Powiem ci, że przed chwilą grałem w GTA Vice City i świetnie się bawiłem, więc grafika nie jest aż dla mnie tak ważna jak grywalność. Ważne, żeby ta grafika nie była taka kłująca w oczy. Widzisz, jak on przejechał? Okej. Paniak? Pierdzielony, taki skrót zrobił, to głowa mała. Ojej, mi ten skrót nie wyszedł odrobinkę. To są jakieś cheaty. Pojadę jednak naokoło. No. Ja się muszę tego nauczyć, bo to chyba właśnie te cheaty pomagają w robieniu rekordów. Trzeba znać teraz, on to 6 miliardów razy już jeździł, to wiesz. Oh shit. Bo żadnych zwierząt nie widać, a to jest bardzo klimatyczne, bardzo mi się to podoba. No, w Far Cry'u też mi się to podoba. Właśnie, ty chciałeś sobie kupić tego Far Cry'a 4, tak? Ale jak stanieje trochę? Nie wiem, nie, no to jak stanieje, to na pewno go kupię. Na razie mam tą trójkę i bardzo pozytywnie jestem na nią nastawiony. Poza tym, że ona ma trochę inny tryb współpracy, bo ty masz tryb współpracy, że ktoś ci wejdzie do gry, do fabuły. A tam masz tryb kooperacji fabularny, ale kompletnie niezwiązany z główną fabułą. Grasz całkiem inne misje, masz fabułę, wybierasz jedną z czterech postaci, wiesz, upgrade'ujesz postać, wbijasz levele, dokupujesz dużo rzeczy, także to jest, można powiedzieć, oddzielna gra, gra w grze. Aha, ciekawe. Także wiesz. Ojej. No to jest... My tu próbowaliśmy z Sebastianem skracać, nam trochę nie wyszło. Ej, co jest? Nie, ja nie chcę być ostatni. Macie jeszcze. Kurde. Elegancko. Nie, o to chodzi, nie chciałem. No. Kurde. Dobra gra jest. Grafika, no ja powiem ci, nawet nie wiem, czy gram na maksymalnych ustawieniach, czy nie gram. Gra chodzi płynnie, nie ma żadnych problemów i wygląda ładnie, więc nawet mnie to nie interesuje. Ja gram na średnio wysokich i dla mnie gra wygląda naprawdę super. Tutaj też nie przeszkadza. Nic mi nie przeszkadza, to, że... bardzo ładnie wygląda. To, że Forza, czy Drive Club, czy jakieś inne gry z konsol wyglądają super ekstra, ale no powiedzmy sobie szczerze, nie mają takiej otwartości świata, no mają więcej samochodów, ale to jest, nie jest to. Znaczy, nie wiem, czy jest w ogóle sens porównywać jedną grę wyścigową do drugiej. The Crew jest trochę inne, Drive Club jest inny, czy Forza Horizon 2 jest inna. Forza też mi się bardzo podoba z tego, co oglądałem u innych youtuberów. Gameplaye z niej są naprawdę świetne. I są i ziomki, fajnie to wygląda właśnie. Po takim wyścigu zawsze ustawiamy się w szyku takim, nie? To jest zajebiste właśnie. Dobra. To ty się gdzieś ustaw i my tam podjedziemy. Jak się ustaw? Ale po co? Chodź. Co to? A nie, to jest... Tu jest jakaś skocznia? Co to jest? Nie, to chyba domek. To nie. A może jest? Aha, myślałem, że skocznia. Nie. No jest domek. Dobra, to coś jeszcze bym pojechał. Co tu mamy? O, a co to jest? Na gorącym uczynku, lećmy. Podobno ten, jak to się nazywa? Że jest dużo easter eggów, tylko trzeba sobie poszukać. Tak. Ja widziałem, ponoć jest jakiś nawet wybudowany penis. Czy zrobiony penis nie, z czegoś? Muszę to znaleźć. Nie odpuszczę tego. Najważniejsze, tak? Będę szukał. Ja bym szukał cycków. To ale dobra. Jest, wiesz, co ja kto lubi, znalazłem, no, nie wiem. Wśród tych pań, które chodzą po ulicy, to wiesz. O gustach się nie dyskutuję. Co to jest? O nie. Nie wiem. Będziemy w go gonić. Będziemy go rozwalić chyba. Okej. Okay. O! Boże, problem z połączeniem. Mi też. 3, 2, 1, go. 4. Okej. Jest. U mnie przynajmniej. O Boże, jestem za wami. Dobrze, że nie wywala za każdym razem. Nie, się naprawia nie wiem, jakoś. Z tym problemem. Też. Kurde. O kurde, co tu? Co tu jest? A, to jest świetna mapka, tu jest fajna skocznia. Nigdy w życiu tu nie byłem.
To jest właśnie genialna część, to będzie trudno, żeby go dziabnąć. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Ej, ja jadę jakoś... Kurde, na... what the fuck? Ja staram się jakoś na skróty go dziabnąć. Kurde, ale zajebioza. Ja dziękuję. No to piękne skróty. Dobra, powrót na trasę. Ja tu w ogóle się jakoś obracam, no. Seba tam już go ciśnie. Już przecież będziemy to powtarzać. Oj tam. 2 minuty mamy jeszcze. No, spoko, spoko, spoko. Kurde, nie trafiłem. A dostał cokolwiek? Tak przypierdzielić w niego, żeby on w ogóle coś poczuł. No, masakra. Boże jedyny, co tam się stało? O, on we mnie walnął, ale za dużo mu się nic nie stało. Patrz jak go hamuje. Dawaj go tam. Świetnie, Seba. Ja nie mogę nawet dogonić was. Ale mi zdarzało. Jacyś ludzie. Wow, ale mnie ciągle obraca w tym Dodge'u. Ja potrzebuję offroadowy samochód, ale z napędem 4x4, bo ten Dodge, jak gdziekolwiek wyskoczy, to jest jakaś makabra. O matko jedyna, kto to we mnie walnął? Seba, ha, dobra, dzięki. Dobra, zaraz wam pomogę. Już ma tylko połowę życia. Tylko jaż. Mam mieć 0. Trochę ganiamy. Dawaj, zajedź w odgrodzie, ty dobra, pojechałeś. No tak. Jest, super, to było dobre. O Boże, zostało 46 sekund. Dawaj Seba, dawaj. Włącz ten program. Teraz będzie nasz. Ależ trudny jest, skubany. Nie, jest już na hita jest. Nie, jeszcze ma... A nie, jeszcze ma nie samą połowę ma. 30 sekund. Cholera. Jakoś... Strategia. Ciągniecie w ogóle. Popczaj. What the... Cholera, dobra. Zakręciłem się. Gdzie on jest? Tu. Okej, dziabnę go może? A nie, przeskoczyłem na dół. Przeleciałeś. 10 muszę sekund. To, dawaj Seba, dawaj. Kurde, no mi cały czas w tym toczu obraca, ja cię nie pierdzielę. Muszę nic zobaczyć ten zrobić. Skok na twoim materiale później, o Boże. Dobra. No fajnie to wyglądało. Jeszcze raz spróbujemy. Jeszcze raz, no. Ja bym zmienił samochód na tego Nissan, chociaż nie, też by go obracało. Ale trudno jest, naprawdę. Offroadowy Dodge Charger jest paskudny, nie wybierajcie go. Do driftów jest spoko wyczynowy, ale do offroadów jest makabra jakaś. Z czystym sercem Scanline'a mogę polecić do... No. Naprawdę, przy lądowaniu... Tak, nie chcę straszyć w sumie, no. Ale będziesz miał... No to już później dalej w fabule. Też takiego gościa do walnięcia na śniegowej mapie, który jest masakrycznie trudny. A, dobra, dam sobie radę jakoś. Może. Nie, dasz sobie radę, tylko sorry. Spoko. Wtedy będę miał inne samochody, już to wiesz. Kurna mać. Jak tu pojechać? O Boże. Właśnie, bo on jedzie później jakoś tutaj. O, wow. O, sorry. Spoko. Ja wiem, jak to trzeba zrobić. Trzeba pojechać mu na czołówę. Trzeba dogonić, no to... O nie, no dachowanie będę miał, a pierdziele. On jechał jakoś tu. Wiesz, to jest jakaś niemożliwość. Mam nadzieję, że nie jechał do góry. O, jest dobra, tu pojedziemy. O, dziabnę go tu. Super. Tam się rozwala. Gdzie on tutaj jest? Ej, on zaraz zginie? Miał mi nie najlepsze. Ja mam chyba jakieś kurne problemy z połączeniem dzisiaj. No. Dobra, jest znowu. Ale jestem. Jest trochę lipa. Ja też. Okej, tam jesteście. I czy on będzie jechał na dole, czy on będzie niżej, czy wyżej tutaj? Bo nie wiem, jak mam zjechać na niego. Kurde, jakby było wiadomo, to trzeba było się na niego tak zaczaić, chamsko gdzieś. No właśnie, ja się czaję na niego teraz. O, chyba będzie jechał już dole. Go skończy, patrz. Zajebisty pomysł, Cek. Patrzcie na to. O kurde. Gdzie on jest? No kuj!
kuźwa! Dawaj, 5 do stołu. Kurde, ale tak się fajnie przyczaiłem na niego, tylko nie wiedziałem, że on będzie jechał niżej. Chyba, sorry, ja wiesz, chciałem tak z impetem w niego wjechać i on mi przejechał i w ciebie walnąłem. Masakra. Tragedia. Chodź tu, dziadu! No kurde, nie mam ogóle... nadzieję, że Lucy pięknie. No i dobrze. Udało się za drugim szef razem. Szef ekipy skończył. O, latający nie, szefem samochód. Jest chyba ten. Sebastian. Chyba tak. Największe uszkodzenia są Sebastian. Ekstra. A tego Dodge Rama można wyposażyć na te? Na offroady? Ja zaraz go zresztą sprawdzę. Chyba nie. Znaczy tego co dostałeś chyba nie. Zaraz zobacz. Tego chyba co kupisz będzie można. Albo na rajdowych. Nie wiem. No bo tego co dostałeś teraz w sezon pasie to masz tylko ulicznego. Byś musiał kupić jeszcze jednego rama, żeby mieć na tego. Aha, aha, okej. Okay. Także to słabo trochę wymyślili. A nie, to jest fajna, fajna mapka. Fajny kawałek świata. Teraz zobaczymy, co tu można zrobić z tym autem. Charger, a gdzie jest ten ram? Jest. I to jest ta wersja... What the fuck? O matko, co to było? Ja pierdziałem. Co to było? To ta ręka, to ta wiesz. A nabieraczka. Tak? Ta łycha nas zaatakowała. Ale jaja, tam nie można stać. Ale jaja, no rzeczywiście nieźle. Ja się spróbuję tam wbić. Na świecie. Co to w ogóle było? Nie było. Ja się zrespawniłem, a to nagle wiesz. Dobra, ja się boję tam stać, nie idę sobie. Dobra, ja się przeteleportuję do tego tunela. Zobaczę, może jednak się da. Może to jest jakiś jest offroadowy odwiedź i zobaczymy. Ten samochód Celine, no właśnie. Nie ma następującej wersji offroad. Czyli lipa. Oczywiście. No nic, jakieś nowe samochody mi się tu odblokowały. Powoli się odblokowują. Znaczy to też jest tak, że wszystkie odkryjesz salony samochodowe, czyli jeszcze w Las Vegas, Los Angeles, tego typu rzeczy. No. No i te samochody zostają. Te, co masz od początku, praktycznie nic nie dochodzi. Mhm. Także wiesz, niby ich jest 38 plus 2 sezon pasa, no to 40 plus 14 dojdzie, więc wychodzi na to, że będzie 54, coś takiego. No, ale widzę, że się pojawiły tutaj minowe jakieś. Wcześniej ich nie miałem. To jest w sumie możliwe, bo tak do 8 samochodów ma być w każdym sklepie. No to jak miałeś mniej wcześniej, no to ci coś tam doszło. Lamborghini Miura się pojawiła, nie miałem na pewno wcześniej. No i tyle w zasadzie, chyba tylko te Lambo. To Lambo. Ten Grand Cherokee ma offroad? Ma. Ja bym go wziął na offroad. Dobry jest? Ja ci nie powiem. Nie próbowałem go jeszcze. Ciekawy jest. No dobra. To tyle jeśli chodzi o The Crew na dzisiaj z chłopakami. Bardzo wam dziękuję, że byliście z nami i trzymajcie się na razie. Pa, pa. Yeah, do widzenia.